przede wszystkim mieszkańców i osoby zainteresowane. Od razu chciałbym jak gdyby poprosić, żebyśmy dyskutowali merytorycznie, bo tutaj jeden z panów zaproponował nam, że będzie stosował wobec nas przemoc fizyczną, więc myślę, że nie wiem, gdzieś siedzi wśród państwa, ja nie jestem po to, żeby wskazywać, tylko że jak gdyby proszę o to, żebyśmy rozmawiali jako mieszkańcy, tak? Wszyscy, bo robimy to w interesie mieszkańców, nikomu tutaj na złość nie chcę robić. Spotkamy się w ramach propozycji przebudowy, remontu, budowy ulicy Bursztynowej. Ja przypomnę, że gmina przejęła tę drogę, tak? Pod swoje władanie, jako jeden z druków właśnie jednej ze spółdzielni. To jest też bardzo ważne w tej dyskusji, ponieważ no, radni jak gdyby też nie musieli tego robić. I oczywiście nie mówię tego w ramach szantażu, tylko robimy to po to, od początku przejmując tę drogę, żeby jak gdyby no, nadać pewne standardy tutaj samemu siebie. Wcześniej powstała tutaj szkoła, później powstał tutaj żłobek, wcześniej powstały tutaj takie jednostki jak KRUS, ZUS, potem oczywiście punkty przedszkolne należące do Korczaka. No i generalnie jest to oczywiście przede wszystkim, i tego na pewno nie ignorujemy, sytuacja związana z miejscem, w którym państwo mieszkacie i funkcjonujecie. Jakkolwiek by nie mówić, wiem, że nie wszyscy mają dzieci, ale żłobek jest po to, żeby ułatwić dotarcie. Jakkolwiek by nie mówić, nie każdy jest w KRUS-ie, ale po to jest, żeby też to ułatwić mieszkańcom. I robimy to po to, żeby w pewien sposób usystematyzować tutaj ruch, uspokoić ruch i przede wszystkim doprowadzić tę drogę do stanu używalności. Bo ta kondycja, która teraz tej drogi jest, państwo sami widzicie, no nie, jest po prostu ona fatalna. Głosy, które pewnie państwo za chwilę wyartykułujecie, dotyczą sytuacji takiej, że ponoć będzie niebezpiecznie. Te, które do mnie docierają i które pamiętam, to przede wszystkim zwiększony ruch, czyli zagrożenie dla dzieci i dla mieszkańców, zwiększona emisja dwutlenku węgla i nawet pamiętam taki argument, który padł, że będzie to obwodnica. Ja chcę naprawdę dyskutować z państwem na argumenty. Zapytam się tak, czy państwo, kto z państwa widział projekt w ogóle tej drogi? Państwo widzieliście projekt tej drogi. Państwo nie widzieliście, tylko trzy osoby widziały, trzy osoby tutaj będące na sali widziały projekt tej drogi. No i teraz naszym założeniem, jeżeli już to robimy od początku, jest to, żeby rzeczywiście zbudować tak zwaną okulną, tak? Czyli taką, która będzie powodowała to, że osoby, które tutaj mieszkają, osoby, które przywożą tutaj dzieci do szkoły, osoby, które przywożą tutaj dzieci do żłobka, będą wjeżdżały jedną stroną, wyjeżdżały drugą, ewentualnie wracały. Naszym zamierzeniem było to, żeby ten ruch, który jest teraz, mówiąc skrótowo, w te z powrotem, rozłożyć na lewo i na prawo. Państwo podnosicie, i ja mogę oczywiście też się mylić, dlatego tutaj jesteśmy, żeby dyskutować. Państwo podnosicie taką kwestię, że ten ruch tutaj się zwiększy. Natomiast moje pytanie jest, dlaczego miałby się zwiększyć? Dlaczego ten ruch tutaj się zwiększy? Bardzo proszę. Ja tu mam mikrofon, proszę. Z prostej przyczyny. Jeżeli tu odpalimy, na razie ten ruch, który jest duży, on idzie tylko, jest spowodowany dużym ruchem w godzinach dojazdowych do żłobka, przedszkola. Zresztą to pomijajmy, bo no i niech mi pan powie szczerze, ile razy w ostatnich dwóch latach był pan w ZUS-ie czy tam KRUS-ie? Nie, no, w ZUS-ie tutaj nie bywam, ale bywam na osiedlu, ponieważ są tutaj jednostki, które podlegają pod gminę, typu szkoła, typu żłobek, tak? Ale też mam znajomych tutaj na tym osiedlu, więc... Nie, no właśnie, mało kto, dlatego mówię, KRUS jest mało, tam jest raczej pomijany. A ruch się zwiększy, dlatego że jeżeli zrobimy tutaj drogę przejazdową do ulicy Kordeckiego, to dużo ludzi po prostu jadą czy do autocentrum z tamtych stron, tam z fabrycznej i tak dalej, nie będą po prostu tędy jeździli. To spowoduje to, że tutaj mieszkańcy okolicznych bloków no, będą mieli ruch pod domem. Ja nie mówię, bo mi to też nie jest na rękę, bo też będę tego hałasu słuchać. Ale ja nie przychodzę tutaj bez alternatywy dla tego, co wy żeście tutaj narysowali.
bo mam świadomość tego, że połączenie z tego z ulicą Kordeckiego jest, no, ma jakiś sens i jest potrzebne. Tego nie neguję. Natomiast mówię, ja nie chciałbym, żeby to szło tutaj pod szkołą, bo no nie wiem, na ile tutaj burmistrz ma, no, znaczy na pewno ma dojścia do planów drogi sprzed tam lat iluś. I plan drogi był nie tędy połączenia z Kordeckiego, a był wzdłuż działki kolejowej od ulicy Wschodniej. I to by rozwiązało kupę, że tak powiem, problemów, bo połączenie byłoby nadal. Cały ten ruch niezwiązany z ruchem do szkoły czy tam do przedszkola i z powrotem, on by się tędy nie odbywał tutaj pod tymi blokami, tylko by szedł tam. Ludzie, którzy wyjeżdżają z garażów do pracy czy tam gdzie indziej w tamtą stronę, też nie będą jeździli pod blokami, tylko pojadą tam. No tak, no ale drodzy Państwo, to są alternatywy, które gdzieś tam były brane pod uwagę, to są alternatywy, które nie są nam obce. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o różnego rodzaju obszary Wieruszowa czy gminy Wieruszów, to różnego rodzaju były plany. Naszym zdaniem ten jest najbardziej optymalny. Ja nie chcę tutaj mówić o kosztem czegoś, natomiast rzeczywiście Pan tutaj, zresztą jesteśmy na ty, zasygnalizowałeś mi, że coś tam żeście sobie narysowali. No to nie jest coś, żeśmy sobie narysowali, tylko to są plany, proszę Państwa, robione, mam nadzieję, projekty robione przez specjalistów. Nie narysowaliśmy sobie, że tak powiem, śladu drogi, tylko tam są ujęte rzeczy takie jak barierki, jak doświetlenia przejść, jak za chwilę progi zwalniające, które będą, tak? To jest robione przez specjalistów, którzy pracowali no, przy wielu, wielu innych projektach. Ogólnica. No to ogólnica, tak jak pierwotnie tutaj Michał wspomniał, miała być do wschodniej. Same potrzeby, jakie tu wyniknęły o tej drodze, to nie jest droga, to jest pole, ale dla potrzeb społecznych powstała właśnie ta okulnica do wschodu. 300 samochodów z parkingu, nawet połączenie z Waryńskiego. Ludzie, którzy chcieliby jechać na skróty tutaj na wschód, mogą jechać tą okulnicą, a puścić ten ruch tutaj przez Bursztynową, to jest bez sensu. Raz, że nawet osiedlowa jest jednokierunkowa. Poza tym, tak jak mówię, pierwotnie tak miało być. I teraz samo to, że ktoś tutaj chce dziecko do szkoły przywieźć, akurat z Kordeckiego, to, a po co jest ten parking tutaj z tej strony od Warszawskiej? Cały dojazd do szkoły. A o ZUS-ie? Po co dojazd do ZUS-u akurat tutaj od tej strony? Czyli samo to, że potrzeba by była okulnica dla miasta, no to mówmy od razu o wschodniej, połączeniu ze wschodnią, a nie tutaj z Bursztynową. Tu się zgadzam. To znaczy ulica z ulicą wschodnią nie ma żłobka, nie ma przedszkola, nie ma nic, nie ma dzieci osiedlowych, tak jak tutaj. I tam można połączyć pomiędzy garażami może przejść, chociaż już droga jest częściowo. Dlatego ja Państwu też od razu użyłem takiego terminu jak optymalny na ten moment. Natomiast jeżeli Pan pyta się mnie, dlaczego tutaj jest parking od tej strony, to parking jest wybudowany, o ile się nie mylę, za czasów Pani Szkopińskiej, tak, i ta szkoła powstała, bo to była jedyna droga powiatowo-gminna, z której był dojazd tutaj, tak? Wtedy Bursztynowa nie była w ogóle brana pod uwagę. To Państwo jako społeczność występowaliście po to, żeby gmina przejęła tę drogę, po to, by mogła inwestować na swoim majątku, bo inaczej nie mogłaby inwestować. I na ten czas jest to optymalne. Ja oczywiście, ja użyłem kiedyś takiego, bo żeby była też jasność, to nie jest zabezpieczenie. Ja też się mogę mylić. Nie wiem o tym, że oni będą jeździli gdzieś tam z galerii, bo to rzeczywiście, to jest racja. Ja mówię cały czas, bo tam to jest ulica Owaryńskiego, tamtej strony. Tam ci będą do CPN-u będę jeździć. A to jest kurde ileś tam set mieszkań. Na każde mieszkanie pewnie jest co najmniej jeden auto. No na pewno tak, no, ale to ja nie rozumiem, że nie tankują w jednym dniu i o jednej godzinie, tak, tylko że teraz po prostu w jakiś sposób. Powiedz wszystkim drogę, a resztki pola komuś. A teraz jeszcze właśnie jedna rzecz, bo też z tego jestem, bo ja tutaj się z sąsiadami dogadałem. Jesteśmy właścicielami, bo tak naprawdę gminny teren to się kończy tutaj zaraz kawałek za tym płotem, 20 metrów od tego płota. I już jestem ja. Potem jest
Tutaj sąsiadka i sąsiad. Jest jeszcze jeden sąsiad na lewej, bo to akurat dzisiaj nie ma. Jest. Dobra. Ja się teraz pytam, jak to będzie wyglądało, bo no powiem nam, zgodnie z tym projektem, to nam rozbijecie działkę na pół. Dobrze. Ja już odpowiem, bo po pierwsze odniosę się do jeszcze jednej rzeczy, bo Pan tutaj mówił o tej drodze, żeby szła przy kolei i dlaczego ona też nie idzie między innymi przy kolei, to o czym wspomniał też burmistrz. Nie idzie między innymi też dlatego, że drogi obecnie buduje się tak, aby dostęp z nich był po dwóch stronach. Czyli tutaj te działki, które mamy, ich wartość zdecydowanie wzrośnie, tak? Te, które mamy tutaj po dwóch stronach drogi. I teraz, jeżeli mówimy o resztkowych działkach, tak, czyli zostanie Panu jakiś tam kawałeczek, gmina nie zostawia, wykupując tereny, nie zostawia terenów, z którymi już nic nie można zrobić. Czyli nie zostaną Państwo z jakimś trójkącikiem, z jakimś paseczkiem, gdzie tam pomidory tylko można posadzić albo coś, no to jest kwestia rozmów, tak? Że nie zostawimy Państwa z resztkami działek. No to taka trochę obietnica palcem na wodzie pisana. Ale nigdy tak nie było. Proszę Panią, nie. Pan, to nie wynika z moich widzimisię, rozmawiamy tylko z doświadczenia. No to ma Pani słabe doświadczenie, bo ja wiem jak było ile działek Panu zabrali? Ile gmina Panu działek zabrała? Jak ludziom zabierali po te 8. Ale to po jest działka, mnie Pan. Dostawali po 200 tysięcy. Co Pani zaproponuje? Ale ja Pana rozumiem, natomiast ja nie odpowiadam za województwo, ani za kraj, tylko za gminę, tak? Dobrze, chwilę. To ja teraz bym chciał, żebyście oświadczyli, ile nam za to zapłacić od metra. Czy ja tego Panu teraz nie poświadczę, ponieważ tak jak Pan wie, Panie Michale, drogi, cały czas sytuacja się zmienia i trzeba robić operaty na dany czas. Natomiast proszę nas nie przyrównywać do ludzi, którzy wykupywali grunty na S8. Przepraszam Cię, bo ja Cię rozumiem, tylko że ja wiem, jak to później bardzo często bywa, ale wiesz, zmienia ale się... Dobrze, Michał, tylko że ja Cię rozumiem i rozumiem Twoje emocje, tak? Natomiast Pani Marta zadała Ci pytanie jasne. Przykład na naszym przykładzie. Gdzie my skrzywdziliśmy kogoś, gdzie my danego słowa nie dotrzymaliśmy. To o to chodzi. Dlatego ja bym chciał, żebyście powiedzieli ile. Cena. No ale żeby się nie ukazało, że ja za 10 arów od Was dostanę kłódę na rower w składach na marki Wigry. To znaczy, ja powiem tak. Gdybyś to miał sprzedać teraz, dostaniesz dużo mniej, gdy będziesz sprzedawał, to gdy będzie ta droga. Zapomniałeś o opłacie planistycznej. Nie zapominałem o niczym, ale nie chcę wchodzić w tego typu dyskusję, bo to ona budzi emocje długo i to jest zupełnie niepotrzebne. Nie, no bo to dla nas to jest bardzo istotne. Nie, to jest bardzo ważne, ale kiedy zadajesz mi pytanie, teraz powiedz ile mi zapłacicie, to naprawdę, no Michał, ile Twoja rodzina jest teraz warta? No właśnie dlatego tutaj mówię. No ale to ja się pytam Ciebie, ile to jest Twoja ziemia jest warta, bo ja Ci powiem, ile jest moja ziemia warta, by szanowni. A ty powiedz o swojej, ile jest twoja warta? No ten kawałek, na którym chcecie budować, to sądzę, że więcej jak 2-3 dychy za metr nie dacie. Jeszcze raz wyraźnie powiedz, żebyśmy potem odsłuchali. Mówię, że na tą ziemię, którą chcecie zabrać, bo jest to w gruncie rolnym zgodnie z kawkami. No, to powiedz, ile ona jest warta. Teraz do kamery i później zobaczymy, jak mówiąc, tak jak w tej chwili, to ile dacie za to? Nie, ty masz powiedzieć, ile jest warta. Powiedz przy wszystkich, my cię będziemy trzymali za rok, za półtora roku, za słowo ile będzie. Za półtora. No powiedz to, bo wy domagałeś się tego ode mnie. Teraz ty mów. Rysiu, nagrywaj. To jest 120 zł Zosia, to jest bardzo mało. Ale ty masz pole. To nie. Pani Zosia mówi 120. Później będzie Pan miał drogę do... Ale właśnie, i to jest droga do biznesu kogoś, że ktoś ode mnie kupuje za pół darmo. Ale Pan nie musi jej sprzedać. Widzisz, Michał, jak mnie chciałeś przedstawić przed opinią publiczną, chciałeś powiedzieć, żebym ja powiedział kwotę. Ja Ci mówię szczerze, nie znam, a Ty dodatkowo sam nie znasz wartości swojego gospodarstwa. Ja wiem, ile to jest warte, bo wiem, ile... Pytamy się ile, proszę powiedzieć. No to Ci mówię, ja tego za mniej niż 200 od metra nie sprzedam. Mówimy o PLN. Tak, o 200 zł od metra kwadratowego.
Dobrze, co do wycen są też odpowiednie oczywiście... Ale mówię to na dzień dzisiejszy, zaznaczam to, bo to jest kurde jeszcze kwestią inflacji jaka jest. Dlatego ja też mówię o dniu dzisiejszym. I teraz chcę zwrócić Państwu uwagę na co, do czego się to sprowadza właśnie. Czy mówimy rzeczywiście o bezpieczeństwie, czy mówimy tak naprawdę o Państwa niektórych koniecznej partycypacji? Bo to jest też ważne. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę, niech Pan zaczeka. Bez mikrofonu, bo ale... tak odbija się o ścianę i nic nie wiadomo, co jest mówione. To się później nagrywa. Jedna sprawa. Zabrany będzie parking przy szkole i zabrany ten plac, tak? Proszę, ale ja chcę jeszcze... Ja przepraszam. Proszę podejść i zobaczyć najpierw projekt. Ale niech pan nie mówi przez mikrofon. Proszę pana, ja mieszkam tu w jedynce na Warszawie. Ja mam fragment tylko tego planu. Ja nie wiem, gdzie ta droga ma dokładnie iść, co i jak. Gdyby tam był cały plan, chociaż w zmniejszonej skali, to bym wiedział. Ale tak chcę się dowiedzieć tutaj, teraz, jak ona ma iść. Tu ma iść przez parking, dalej i gdzie ona ma wyjść. Ale... Z której strony stacji benzynowej? Z tyłu czy z przodu? Po pierwsze powiem panu tak na spokojnie, że plan, oczywiście pan dostał cząstkowy jako pewnie sąsiad, natomiast plan jest zawsze dostępny. Ale też to spotkanie jest też, drogi panie, po to, żeby pan sobie zweryfikował to i tutaj te plany są, jeżeli pan zechce i będzie pan chciał, to my dostarczymy panu pod dany adres cały plan, a myślę, że pan tutaj może to zobaczyć. Natomiast to, ja tu żadnych gruntów nie mam, nic, także mnie grunty nie interesują. Tylko bezpieczeństwo dzieci na osiedlu. Dlatego zadałem to pytanie. Czy rozmawiamy o partycypacji koniecznej, czyli wykup gruntów, czy rozmawiamy o bezpieczeństwie, czy rozmawiamy o tych dwóch sprawach? Bo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to tak jak panu powiedziałem, to jest budowane w standardzie, który nie jest obcy specjalistom. I w tym samym standardzie, proszę mi wierzyć, budowane jest to na warszawskich osiedlach, w tym samym standardzie jest to na wrocławskich, czyli na dużo większych. I te wszystkie normy bezpieczeństwa, wszelkiego rodzaju wymogi są naprawdę zachowane tutaj, tak jak barierki, jak spowalniacze, jak doświetlenia. Powiem panu tak, że jak jeszcze teraz tutaj, bo Michał mnie się pytał, to naprawdę jest niebezpieczniej teraz, niż będzie w przyszłości. Synowej, bo tam córka chyba wysyłała, żeby na nowej zrobić spowalniacze. Tam jeżdżą tak szybko. Dobrze, ale zajmijmy się ulicą Bursztynową, bo jak będziemy wędrowali po całej gminie, to możemy stąd nie wyjść dzisiaj. Bo tam przy parku też dzieci są, bo jest plac zabaw. I później tutaj na osiedlu tam te bloki, co są czekane. Jak sami wiecie, żeby coś w swoim mieszkaniu czy domu zrobić, remont, cokolwiek, co trzeba mieć? Kasę. Kasa. Najpierw musi być kasa. Zrozumcie to. Przekazaliśmy całe osiedle, przekazało tą drogę ze względu na to, żeby ta droga jakokolwiek, nie wiem, spełniała jakiekolwiek wymogi, bo ona nic teraz nie spełnia. Ona jest położona po prostu zwykły asfalt na piasku. Za parę, ja wiem, rok, dwa, to tam się zrobią takie dziury, że w ogóle tą drogą nie pojedziemy. Żeby gmina mogła wybudować drogę, trzeba na to wyłożyć ogromne pieniądze. Ale dlaczego pomiędzy blokami? Ja tego nie rozumiem. Po co? Ja mieszkam w 12. Ale niech się pan spokoi, niech się pan usiądzie i wysłucha, co ja mówię. Żeby zrobić drogę, trzeba mieć pieniądze. Żeby te pieniądze dostać, to na pewno nie dostaniemy pieniądze na to na ulicę Wschodnią, z racji tej, że przy tej drodze nic nie ma, żadnych instytucji. Tu przy Bursztynowej jest ZUS, KRUS, szkoła, żłobek i na to państwo da pieniądze. Jeżeli chcemy coś mieć, to albo te pieniądze bierzemy i robimy tą drogę tu, albo nie będziemy mieli w ogóle ani pieniędzy, ani drogi. Będzie, tak? Ja tylko jeszcze jedna rzecz, jeśli mówimy o bezpieczeństwie. Momencik. Jeśli mówimy o bezpieczeństwie, bo teraz przyjechaliśmy, szły dzieci spacerem ze żłobka. Dzieci, żeby dojść do żłobka, muszą wejść na drogę i przejść do budynku, jeżeli idą tam dalej na plac zabaw. Proszę państwa, w tym projekcie są chodniki po dwóch stronach drogi. Chodnik jest oddzielony od drogi parkingami prawie na całej długości. Jest ścieżka rowerowa, która jest osobnym pasem niż chodnik. Są przejścia dla pieszych, które są doświetlone, które są oznaczone, są spowalniacze. Proszę mi powiedzieć, jakim cudem ta droga będzie mniej bezpieczna dla dzieci niż jest teraz, skoro dzieci pójdą po chodniku,
gdzie nie ma prawa być żadnego samochodu, bezpiecznie przejdą przez jezdnię, bo przejdą na oznaczonym przejściu dla pieszych, przed którymi będą spowalniacze, gdzie teraz muszą wyjść na drogę, bo nie ma innego wyjścia. Szacunkowy będzie zrobiony, nikt tu nikogo nie chce oszukać. Wszyscy mieszkamy w tej miejscowości i nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy wejść wtedy na miasto, jeżeli ktoś komuś zrobił jaką krzywdę. Naprawdę. Teraz zapraszam jeszcze pani dyrektor. Wiadomo, że z Chowanina nikt do Podzamcza nie pojedzie przez osiedle Szynko Prosto. Dzień dobry Państwu, moje nazwisko jest Tyna Świeściak. Ja jestem tutaj od roku dyrektorem szkoły i powiem tak, że ja nigdy tutaj tak często nie jeździłam, bo nie miałam takiej potrzeby. Teraz w ciągu dnia jeżdżę sama kilkakrotnie tą ulicą z różnych względów i moim zadaniem i przede wszystkim mi na sercu leży bezpieczeństwo dzieci, które chodzą do mojej szkoły, które są tu przywożone przez rodziców i powiem tak, że w rozmowach w urzędzie pierwsze też, jak byłam na spotkaniu, zostałam zaproszona, mówiłam o tym, żeby rodzice mogli bezpiecznie podwozić dzieci, żeby te dzieci bezpiecznie mogły wysiadać i myślę, plany, które tam zobaczyłam, no moje oczekiwania spełniły, bo powiem tak, jadąc rano do szkoły, nawet teraz po tych ulewach, co tutaj się działo, to po prostu było strasznie. Dzieci musiały uciekać przed kałużami, żeby były niepoklapane, żeby nie były ubrudzone. Często też się potykają, przychodząc z rozbitymi kolanami, czasami rano się zdarzy, no bo to jest tak nierówny teren. No nie jest bezpiecznie. Przechodzenie nawet do szkoły, jak idą tamtą stroną, robi się kłopot, bo tu jest taki, że wjeżdża się tu koło tego bloku, gdzie jest tam wysypana tymi kamyczkami ta droga. Część rodziców tam chce skręcić, bo musi wyjechać. Jedni rodzice nadjeżdżają. Ja nie mówię tu po to, żeby się komuś przymilić, przypodobać, tylko widzę to z własnej obserwacji. Wie pan co? No to wytłumacz jednemu drugiemu, że ma tu przyjechać. Nie. Ja tylko powiem z obserwacji. Bo rano przychodzimy po dzieci, które tu wysiadają z autokaru po prostu, odbieramy te dzieci. Bardzo dużo rodziców tu przyjeżdża i dzieci przechodzą tym chodniczkiem, który biegnie przez plac zabaw i tam jest furtka. I tam znowu, wie pan co jest, wychodząc, bo nie wejdą bezpośrednio do szkoły przechodząc, muszą wyjść kawałek na jezdnię, bo tam przy płocie szkoły nie ma chodnika żadnego. Tam jest taka kostka tylko wyłożona. Nie ma podwyższenia, nie ma ograniczeń. Także one jakby bezpośrednio, a zagrożenie jest takie, że wie pan jak dzieci się zachowują. Jeden drugiego wytknie, potknie, tam nie ma bariery, nie ma żadnego ograniczenia. Nie daj Boże, wybiegnie na ulicę, zostanie wypchnięty, no różnie bywa. Ja nie mówię, że ja się na tym znam. Ja widzę to ze swojej obserwacji, z praktyki codziennej, jak tutaj przyjeżdżam do pracy i wyjeżdżam. Ja przypomnę, że jest też prawo oglądania sesji od kilku lat i to kilka lat temu została podjęta ta decyzja. Ale kto podjął? Rada Miejska podjęła decyzję o przejęciu tej drogi. W którym roku? Drodzy Państwo, w tamtej kadencji, natomiast podjęła tę decyzję, drogi Ryszardzie, nie po to, żeby zostawić sobie tę drogę, tylko żeby ją przebudować. Więc jednocześnie podnoszą ręce za przyjęciem tej drogi. Rada Miejska wzięła na siebie ciężar przygotowywania gruntu, zarówno finansowego, jak i planistycznego, pod budowę tej drogi, co powoli staje się jak gdyby ciałem, więc ta droga, nie wiem dlaczego, skąd się biorą jakieś podejrzenia, że ta droga jest jakimś projektem, który może być niezgodny z oczekiwaniami mieszkańców, czy też... No ale jakby to, czy to było w tamtym roku, czy 2 lata temu, czy 20 lat temu, no Rada biorąc na siebie, powiem tak, że Rada Miejska wzięła to na siebie wtedy, kiedy jeszcze to brała na siebie. Bo przyszły teraz czasy, kiedy przychodzą mieszkańcy nowych osiedli, wybudowanej i proszą o Radę, żeby Rada wzięła te drogi jako majątek gminy. I Rada odmawia.
Ja to odmawia, bo sobie zdaję z tego sprawę, że nie uniesie ciężaru wszystkich wybudowanych teraz osiedli i dróg osiedlowych. Także mamy zgromadzenie spółdzielni. Tak, no ale to oczywiście, no to jasne, że tak, że wtedy spółdzielnia wystąpiła, mieszkańcy wystąpili, no przecież mieszkańcy się domagali tego, żeby tę drogę, tę drogę przejąć. Ja naprawdę nie wiem, gdzie tu się w tym punkcie można, że przejęta była droga, doszukać jakiejś nieprawidłowości. No myślę, że intencje były jasne. Ale jak gdyby wracając do tego, co jeszcze pan powiedział, dlaczego tam jest parking? To znowuż pytanie wracam, bo tamten parking od ulicy Warszawskiej był zaprojektowany wtedy, kiedy jeszcze nie była ulica Bursztynowa drogą gminną. Ale jest. Ale jest, tak. No, ale jest oczywiście ten parking i myślę, że będzie wykorzystywany. Natomiast, drodzy państwo, ja jak gdyby nie zamykając dyskusji, jeszcze będę prosił, żebyście państwo podeszli tutaj, zobaczyli ten plan. Chciałbym państwu poinformować, że możecie przychodzić do urzędu. Tutaj jest naczelnik Tomasz Jezierski i pan Zbyszek Chromik, którzy będą przyjmowali państwa pytania, jakiekolwiek sugestie, bo to przecież jeszcze jest na zasadzie sugestii, różnych rozwiązań, jeszcze można jak gdyby koncypować, ale nie tych dużych typu wschodnia i tak dalej, tylko mówimy o gruncie zaplanowanym, zaprojektowanym i na ten, na który dostaliśmy te pieniądze. Ale nie dostałem odpowiedzi na pytanie, kto będzie budował, ile tych bloków powstanie. Aha, jeszcze bloki, kto będzie budował, jeszcze to znaczy dokładnie, drodzy państwo, nie wiem, kto będzie budował. Nie wiem, naprawdę nie wiem. To są nasze ziemie tutaj w dużej części. Więc pierwszy blok jest wybudowany siłami przedsiębiorstwa komunalnego i myślę, że nadal powinniśmy koncypować w tę stronę, żeby to przedsiębiorstwo komunalne budowało. Tak samo jak buduję teraz na ulicy Kępińskiej też domy z mieszkaniami komunalnymi. Więc te bloki jak gdyby no, będzie budowało przedsiębiorstwo komunalne. Ale, znaczy tak ja uważam, że to powinniśmy robić. Natomiast wiecie też państwo, że są sytuacje, w których gmina nie unosi ciężaru pewnych i wtedy prosi o partycypację. Albo wychodzi naprzeciw partycypacji. Przykład, który ostatnio gdzieś dajemy w przestrzeń publiczną, który wybrzmiewa, to szkoła w Cieszyncinie, a dokładnie budynek w Cieszyncinie. Tak jak państwu powiedziałem, to były różnego rodzaju koncepcje, ale znalazł się podmiot, który będzie robił tam żłobek i przedszkole. Państwo, którzy macie małe dzieci, zapraszam, żeby zapoznać się z tą ofertą, bo to, tak jak powiedziałem, to jest 8 minut dojazdu z rynku i to w pewien sposób odciąża gminę. Czy gminę nie odciąża sprzedaż na przykład, ale żeby była jasność, ja tego nie podejmę, być może przyszły burmistrz albo przyszła pani burmistrz, ale czy gminę nie odciąża sytuacja, kiedy gmina zbywa grunt deweloperowi w otwartym przetargu i deweloper bierze na siebie ten ciężar przyjmowania mieszkańców i tworzenia i wzmacniania silnika miasta nowymi mieszkańcami? Ktoś ma co do tego wątpliwości? Że sprzedaż gruntów deweloperom, oczywiście ja mówię, po uzgodnieniu, po wiadomości dla rady, po wiadomości dla mieszkańców, że nic pod stołem, nic do kieszeni, nic gdzieś z boku, czy to nie odciąża? Tam jest droga 3 metry, jak pan tam zrobi? Projekt, ja mam jest wszystko opracowane. To chodniczek taki zrobicie? Śnieg pójdzie nam na mrok. Znaczy, ja mam ich zapoznać z projektem. Żeby zrobić drogę, no. Ale jak pani tam chce zrobić, jak tam nie ma miejsca w ogóle? Jak to chce zrobić? Przyjdzie zima. Ale może pan podejść, może pan podejść do tego projektu i pokazać, o którą przyjdzie śnieg, barierki będą, jak było w Bralinie. Gdzie ty się miał jechać? Ale proszę, nie pan, dobrze, ale niech pan pokaże, o który odcinek, na spokojnie. Ja o który, nie, ja nie będzie pan mieszkać. Proszę mi pokazać, o który odcinek panu chodzi i gdzie jest za wąsko. No proszę pana, ten pas jest szeroki, to nie cyferki, tylko robimy o śladzie. Proszę też innych obecnie na miejscu, jeżeli chcą się zapoznać z projektem, proszę bardzo. No to tu jest, no to tutaj są jeszcze bloki. Proszę się zapoznać z projektem, nie będą mamy jeszcze pytania, ponieważ radni dzisiaj mają sesję objazdową. Tak bardzo wolno. Jest to i służymy zawsze pomocą, odpowiadamy na pytania. Mimo takiego spotkania, sami wiecie, możecie przyjść na sesję. Zawsze sesja jest ogłaszana, kiedy, w jakim dniu i o której godzinie, czy na komisję. Do dyspozycji jest dwóch pracowników urzędu, pan Tomasz Zbyszek, także bardzo proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Musi być robot, prawda, za woda? Co? Woda musi być? Nasz i tak, kiedy zaleje. Szukam mojego bloku. To znaczy powiem państwu tak, że przy tych ulewach, które teraz mają miejsce, to czasami nawet nowa infrastruktura nie jest w stanie... Koleje od no tutaj, no to wszystko idzie tutaj. Koło 12 to jest, tam jest jeden, nie wiem, tam za jakim jest od wody. Żeby tej kawałek, Ryciu nie nagrywaj tego. Ale to mnie wszystko nagrywa, panie. Drodzy państwo, ja myślę, że jak gdyby te wszystkie argumenty, które mieliście w budowie. Będzie. Bo te uciążliwości będą. I będą państwo mieli uciążliwości i będą skargi, bo nie da się przygotować
i zrobić tak dużej inwestycji, żeby zaplanować pogodę, żeby zaplanować wszystkie zjazdy. Wystarczy, że w czasie, kiedy będą wykopy, spadnie nawalny deszcz, pan będzie pierwszy. Pierwszy będę. Tak. Ale jeżeli, dlatego to też mówię do pana, że jeżeli ma pan pomysł na wykonanie bez, że tak powiem, kolizyjne tej inwestycji długoterminowej, to zapraszam i mówię to zupełnie też serio, przyjmiemy pana odkładnie jako doradcę, podając pana imię i nazwisko. Wschodnie. I telefon, to numer, to numer telefonu, to, i pan będzie wtedy za to odpowiadał. I mówię to zupełnie poważnie. Wschodnie. Czy przyjmuje pan moją propozycję? Nie. Dlaczego? A powiedz mi panie, że... A teraz tak, jak pana nie ma kału? No ja tu nie ma. To nie jest dobre. Ale teraz nie pan posłucha. Wy zrobicie drogę. Tyle lat był, raz chyba było otwarte w roku basen. No. Dzieci się nie miały gdzie kopać. Do tej pory gnije to. Ale niższy... basen jest przemieszany. Proszę panie, została pani decyzja. Tak, jeżeli można było, to był użytkowany. Przez dwa lata COVID-u nie był użytkowany, ponieważ był zakaz używania. No to sam, sam sobie odpowiadasz na pytanie, no właśnie. Kochani, ale pojedynczo. Kiedy mógł, był. Dobrze, ale drodzy... Szanowny panie, ja rozumiem, że pan na basenie też się zna, natomiast my tu byliśmy, ktoś nam piękne zdjęcia z bloków też robił. Byliśmy tutaj z panem, który zajmuje się konserwacją i stawianiem tego typu urządzeń, tak? Pan ocenił, że wszystkie urządzenia są w dobrym stanie technicznym, nie ma potrzeby wymiany i tak dalej. Baseny w przyszłym roku będą funkcjonowały i będą przeniesione na stadion. Nie, też, albo na stadion jeszcze radni mają propozycję, żeby pani nie mówiła, będą pani zapisać słowo, bo radni jeszcze dyskutują nad przeniesieniem basenów na słynne boisko przy Korczaku. A no to, to w takim razie przepraszam, nie znałam najnowszych, nie, nie znałam, nie, jesteśmy po sesji, więc nie znałam najnowszych ustaleń. Natomiast w przyszłym roku na pewno baseny będą otwarte w którejś z lokalizacji na terenie gminy Wieruszów. Tak, ale to nie szło prędzej zrobić. Dwa lata to musiało nie szło. Ale dzieci nie miały się gdzie kąpać. Ale, ja nie, ale dzieci. Ale my też nie będziemy pewien reguł łamać, był zakaz kąpieli, dlatego nie było to odważane. Dlatego trzeba dwóch ratowników, dwóch pracowników, system całodobowy od rana do wieczora przez dwa miesiące. Trzeba najpierw zabezpieczyć bezpieczeństwo dzieciom. A nie, że otworzymy sobie baseny i niech sobie wodzi kto chce. A powiedz, do takiej wody, jak jest tyle wody, nie kogoś się szkoli tylko? Do takiej, nie, a nie, nie zawodowych ratowników? Trzech profesjonalnych ratowników. To może tak, trzech profesjonalnych ratowników. To może ja państwu wyjaśnię. Że, nie, zaraz, no ale jeszcze jak się spotykamy. Oczywiście rzeczą naganną jest to, że gdzieś tam się brzuska wybiła, bo tego nie powinno być. Za to jestem w stanie państwa przeprosić i tego nie, to nie powinno się zdarzyć, tak? I po to są, że tak powiem, mieszkańcy, że robią zdjęcia i sygnalizują w pewien sposób, że są zaniedbani. Proszę pana, momencie. To się nie powinno wydarzyć, jeżeli chodzi o te brzuski. Tak jak powiedziała pani Marta, reszta była zabezpieczona dobrze. Natomiast to nie jest tak, że basen się otwiera w lipcu. Basen się zaczyna otwierać w styczniu. Robi się przetargi na ratowników, których trzeba znaleźć, bo bez ratowników tego nie będzie. Nawet w tak płytkiej wodzie, drogi panie. To są koszty. Proszę mi wierzyć, że przetarg robi się tak, że nawet choćby lało, padało, przyszła pandemia, nie wiadomo co, to oni wezmą pieniądze. Kilka słów na temat dzisiejszego spotkania, panie burmistrzu, z mieszkańcami osiedla w sprawie drogi, która tutaj budzi tyle kontrowersji. No więc ja chciałem sprowokować tym pytaniem, ale co jedziemy, żeby odezwała się osoba, która operuje tym, to jest Ryszard Zych i bardzo mi jest miło, że mogę przed nim się wypowiadać. Myślę, że po tym spotkaniu należy przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy gdzieś tam wyrażają swoje wątpliwości, bo ten czynnik społeczny wskazujący być może na możliwe nieprawidłowości, na możliwe dobre rozwiązania jest bardzo potrzebny i myślę, absolutnie nie obrażamy, ale uważamy, że no kilka tych uwag, które tutaj dotyczyły tego projektu, no byłoby absurdalnych, jak chociażby emisja dwutlenku węgla zwiększona. Natomiast wysłuchaliśmy mieszkańców, mieszkańcy wysłuchali nas, jesteśmy w stałym kontakcie. Te niektóre korekty będą możliwe, które będzie można tutaj dokonać i tak jak myślę, tutaj w oparciu o opinię specjalistów, ta droga będzie bezpieczniejsza, ten hałas się zmniejszy mimo wszystko. Nawet jeżeli przyjmiemy, że ruch samochodowy będzie większy o te 10%, to zmniejszy się chociażby ze względu na zmianę nawierzchni, która teraz jest dziurawa, no i powoduje dużo więcej decybeli po przejeździe. Jedno, co zapewniłem i czego jestem pewien, to na pewno będziemy na stopie wojennej podczas
budowy tej drogi, ponieważ na pewno zdarzą się deszcze, na pewno zdarzą się susze. Będzie kurz, będzie błoto, to będzie trwało też długo ze względu na infrastrukturę. Nie da się tego zrobić z dnia na dzień i za co bardzo serdecznie przepraszam.